Witam z tej strony Mrówka. Mamy chyba 13 marca, jeśli dobrze kojarzę. Chciałem Wam przedstawić tutaj nowy nabytek, jakim jest zaprawiarka, a raczej mieszalnik do paszy, ale u mnie będzie to służyło jako zaprawiarka do zboża. Zaprawiarka do zboża V1, czyli ta zrobiona z rozsiewacza. Już została sprzedana, to już kupiłem wcześniej i stwierdziłem, że jeśli to kupiłem, bo od razu mi się to na złomie spodobało, stwierdziłem, że no to ma potencjał i pewnie będzie miało lepszą wydajność. Ogólnie tamta zaprawiarka była spoko, ale miała dwie wady. Pierwsza to no wydajność, trochę słaba, a druga to wysoko trzeba było wsypywać, bo jednak ten zbiornik wysoko dosyć stał. No i gdyby nie ta mała żmijka, ta krótka, którą mam tutaj. Kurde, pada deszcz, zapomnę sobie trochę kamerkę. O. Gdyby nie ta żmijka, ta mała, którą kupiłem od kumpla, to byłby trochę problem, no bo jednak dźwigać worki tak wysoko, tam jest gdzieś koło 1,20 m, może 1,30 m, no to trochę słabo, także miała dwa te minusy. Tu już też przygotowałem wszystko do zaprawiania, ale w offsie to się nie sprawdziło. Co dalej będzie z tą zaprawiarką i tą żmijką, nie wiem. Może będzie sprzedana, ale to na razie niech stoi, czeka. Zobaczymy, decyzji jeszcze konkretnej nie podjąłem. Ogólnie wszystko, całe urządzenie jest sprawne, można to użytkować. Tu nawet jeszcze zrobiłem, teraz przed zaprawianiem, zrobiłem tą nadstawkę taką z deseczki, nie za wysoką, tu chyba 10 czy 12 cm, żeby po prostu była wyżej, żeby może było ten woreczek sobie wsypać. No i tu są miejsca do tego zaprawiania, są dysze, jest bańka, tu wszystko do tego jest, tylko po prostu potrzeba by było troszeczkę czasu i pobawić się, żeby to sobie dostosować, doprecyzować i może by to służyło. W offsie no to się nie sprawdziło, bo owiec ciężko jest zaprawić. Tamtą zaprawiarką musieliśmy długo mieszać, żeby po prostu coś się zaprawiło. Nie wyszło, ale ja kupiłem już tamto wcześniej, to tamto mi się naprawdę mega spodobało. Nie dałem za to, można powiedzieć, małych pieniędzy. Kurde, nie wiem, czy nie będzie kropli na tym, na kamerce. Ten za to 700 zł. Troszeczkę jest podniszczone ta noga i tamta noga, tamta jest prosta, ale to się poprostuje, porobi. No, dałem za to 700 zł, ale no mega mi się to spodobało. Jak już to zobaczyłem na złomie, to mówię, no nie, muszę to mieć, bo jest praktycznie wszystko gotowe. Wszystko gotowe, tylko zakładać silnik, którego silnika tutaj nie było, ale ja mam jeszcze, to jest chyba 1,5 kW, 900 obrotów, także nie będzie za szybko zapierdzielał, także idealnie będzie pasował i mamy wszystko. Mamy żmijkę, chyba 200, mamy wysyp, mamy te rewizyjne okienka, wglądy. Tu już tą sprężynę wymieniłem, bo tu była inna taka, no ktoś co miał to założył i założyłem sobie teraz tą, tu już odkręcałem, tu jest ta klapka ma tutaj uszczelnienie, także pięknie to ładnie pracuje i teraz, o, nawet fajnie jest tak, że otworzysz i się trzyma, sprężyna tego nie ściąga z powrotem, o, także tak jest otwarte, tak jest zamknięte, no można powiedzieć zajebista baza na zaprawiarkę, bo co tu jest potrzebne? Tu wywaliłem te blachy z tymi otworami pod te szmaty, żeby po prostu powietrze uciekało. Tu jest wycięty też, bo to było zestaw, był śrutownik do tego i tu po prostu była rura podłączona, że tu się dostawał właśnie ten śrut. Tu było to samo, też były te rury z tymi szmatami. I teraz tak, ja tu troszeczkę to wszystko podkręcałem, trochę poczyściłem, już tam zacząłem wstępnie. Ale tak myślę, że w środku chyba to sobie pomaluję farbą podkładową, żeby po prostu nie było tak porzewiałe. Dużo myślę, że roboty nie będzie. Może nawet sobie to troszeczkę wypiaskuję, nie tak do idealne, żeby to było idealnie, ale po prostu, żeby to rdze troszeczkę zedrzeć, ten brud tutaj, ten syf po tej paszy i wymaluję to ładnie farbą podkładową, będzie super.
Stojaki są, tak jak mówiłem wcześniej. No wszystko jest, naprawdę wszystko jest. Mega, mega urządzenie. Tu jest nawet jakiś, o, rewizja. Można to odkręcić. Myślałem o tym, żeby tu zrobić, wmontować sobie syp, bo tutaj nie ma gdzie wsypywać. I by trzeba było wsypywać z góry, co by było trochę mało praktyczne, dlatego, no tu nie, jednak nie zrobię tego sypu, bo tu jest trochę za wysoko. I znowu będzie wsypywanie za wysoko, a ma być to praktyczne, a nie żebyśmy się tutaj z tym szarpali. No tu mamy wysyp do na przykład do worka, nie? Myślę, żeby zrobić jeszcze taką rurę tutaj, może wstawianą, że tak do worka, albo przedłużyć tą po prostu, że w razie to do Big Baga czy coś, nie? Ale to tam będę później kombinował. I teraz tak, tu na dole, gdzieś miałem rękawiczki. Tu na dole, o, jest nawet obudowa, jest nawet pasek, także jest wszystko, nie? Tu jest taki garnek, o, powiedzmy, taki garnek. I tutaj nie było żadnego prowadzenia w tym miejscu. Tu po prostu sobie ta żmijka w tym garnuszku latała. Wiadomo, jak dostało tutaj zboża, no to już tam tak nie pewnie nie szurało, nie tarło, nie hałasowało. No, ale ja tutaj ten dół wyciąłem w celu. Tu jeszcze muszę wydubać tą paszę. Przynajmniej na to. O, tutaj wydubać tą paszę. Trochę pewnie tego tam jest. Dobra, paszę mamy wydubaną. I teraz tak, co ja tu planuję, dlaczego to obciąłem? Obciąłem to ze względu na to, żeby tokarz zrobił mi tutaj taką tulejkę. Ja sobie tutaj wsadzę, przewiercę śrubkę, żeby to się trzymało. W garnku, czy akurat tym, może tego zostawię. Jeszcze nie jest taki zły. Widać, że ktoś go tutaj wyspawał. I w tym garnku zrobię po prostu... Nie wiem, czy teraz tu doszło do tego. O, tu jest trochę przegnita. Czy doszło do tego, czy nie doszło. Ale dobra. I w tym garnku zrobię sobie takie prowadzenie. Może nie tyle łożysko, ale... w formie... Jakieś tworzywo sztuczne, tulejkę z tworzywa sztucznego i tu od spodu może jakiś smarownik albo coś wymyślę, albo nie, albo zostawię, tylko tyle, żeby się turlało. Bo jedna sprawa, dlaczego jest ten garnek? I dobrze, że jest ten garnek, a nie jest na stałe, bo żeby oczyścić żmijkę, na przykład zaprawiamy przężyto, chcemy wyczyścić maszynę, zaprawiamy pszenicę, no to ten garnek ściągamy, włączymy tam na chwilę, przekręci, spadnie wszystko i zakładamy garnek z powrotem, nie? Tu jest mega syf ogólnie. No więc to ma być w ten sposób też zrobione, żeby można było to łatwo wyczyścić. Ogólnie transport tego urządzenia będzie zrobiony na tylni TUS, czyli będzie transportowane ciągnikiem. Skoro tu będzie wsyp, bo tu będę robił taki lej, żeby można było worki sobie wsypywać i żmijka, żeby podawała do zbiornika. Także tu w tym miejscu będzie ten lej. To w tamtym miejscu, pewnie z tamtej strony, zrobię te zawiesie do ciągnika. Tam mam jakiś od rozsiewacza, co mi zostało, cały kompletny, więc tylko to wspawam, wmontuję i będzie, myślę, że będzie ok. Dobra, ja biorę ten silnik na warsztat, sprawdzę, czy on chodzi, a to urządzenko na razie odstawię chyba sobie na bok, pobiorę sobie tutaj wymiary, a może nawet znajdę taki stworzeń i przypasuję tutaj do tego, no zobaczymy. No dobra, ale będzie
zaprawiarka, z tego będzie większa zaprawiarka. Chodzi o to, żeby po prostu poprawić wydajność, bo tam troszeczkę słabo są wydajnością. Ale też biorę pod, robię to pod względem tego, że chcę to zrobić też dla szwagra, bo szwagier dużo więcej zaprawia zboża niż my. Bo jeśli chodzi o nas, to tam te 2 tony na jesień, tonę na wiosnę, to naprawdę, to tamte urządzenie spokojnie by dało radę. Ale chcę tutaj ułatwić robotę trochę szwagrowi i po prostu zrobić to urządzenie też dla niego, nie? Tutaj myślę, że około 500 kilo, 500, no 400, 500 na pewno wejdzie tego zboża. Liczę, że wejdzie 500, może nawet 600. I po prostu poprawi to wydajność, a też no ułatwi troszeczkę pracę, przyspieszy i w ogóle. Co do podawania zaprawy, pewnie klasycznie, tak jak tam zrobię, tu wprowadzę nawet może 3 rurki, tu w tym miejscu gdzieś, a może nawet może tu wyżej, zobaczę, to jeszcze jest temat do przemyślenia. I po prostu będzie wężyk i grawitacyjnie będzie podawana zaprawa prosto w żmijkę, żeby po prostu to mieszało. I tyle. Proste, skuteczne urządzenia bez żadnego wymyślania, bo jest to niepotrzebne i zbędne. Witam, dzień kolejny, postęp w pracach. Wczoraj już udało mi się zrobić tyle z zaprawiarce. Zdjąłem to, co niepotrzebne, czyli tą obudowę, tamtą. Założyłem silnik, już testowałem i obroty są ok. Nic nie będę tu już przerabiał. Pasek założony, przymocowane, wszystko ładnie, kabel jest. Wtyczka jest, także wszystko tutaj, powiedzmy, że z grubsza jest zrobione. Wczoraj też jeszcze nogi pospawałem, bo te były tutaj popękane. To wziąłem, niestety nie mogłem go wnieść na warsztat, bo był zajęty, ale porobiłem sobie zwykłą elektryczną. To poprawiłem, tam wstawiłem 2 kątowniczki, starczy w zupełności. I teraz jak go sobie wstawię na warsztat, to będę sobie z nim działał dalej. No i kolejny postęp w pracach to jest opryskiwacz. Zrobione te poziomowanie. Tu była inna sprężyna, była pomalowana na czarno, bo to ojciec zrobił, ale musiałem ją wymienić, bo ta jest trochę mocniejsza i lepiej ściąga. Aczkolwiek przechył siłownikiem w tą stronę jest ok, jest szybki, wiadomo. W drugą stronę idzie to troszeczkę wolniej. Można powiedzieć, że to jest takie delikatne przełamanie, za chwilę znowu, ale to przez to, że też jest gęsty olej, bo ciągnik jest nieodpalany, stoi. Dlatego jak będzie pewnie rozgrzany, to też będzie inaczej. No wąż też jest cienki, no to też na to wpływa, ale nie chciałem grubego właśnie po to, żeby też tutaj nie trzaskał ten siłownik, że te lance by fruwały, jakby ojciec tam ustawiał sobie te poziomowanie. A druga sprawa to jest taki, że po prostu taki miałem. Taki zorganizowałem i taki po prostu założyłem. No tu ojciec dał jakieś podkładki, takie te z tego sera, z tego plastiku, żeby tutaj nie trzaskało, a ja bym to zrobił zabezpieczenie, bo chciał, bo to zawsze mówił, że podczas jazdy po dziurach to mu tutaj wylatywało i odginało się do tyłu i tam, wiecie, nie? Mogło coś uszkodzić. Dlatego udałem mu takie 2 płaskowniczki, dziurka, tutaj z dala, z jakieś zabezpieczenie i teraz już nie wypadnie. Z tym nie było takiego problemu, a z tym przeważnie było właśnie. I mówił, że coś, żeby było wymyślić. No to mu wymyśliłem coś takiego. Dobra. To jest tutaj. Tak wam pokazałem, jak to wygląda. Lance pięknie pomalowane. Resztę już ojciec będzie sobie robił tam te dysze, to wszystko, to już tam plombę też ojciec musiał zregenerować. Praktycznie cały środek jest nowy, oprócz tego tłoczyska, które pracuje lewo-prawo. A tak to reszta, tu się dostał się ten płyn, znaczy woda, opryski i w ogóle. No i łożyska, szlak trafił. Druga sprawa, jak ja rozwiązałem ten. To zaraz wam pokażę. Jak ja rozwiązałem tutaj to, no tak jak wcześniej mówiłem,
Jest tak. Zasilanie. Zawór trójdrogowy. Tu jest zasilanie. Tu idzie na podnoszenie. A tu idzie na poziomowanie. Miałem, to już też wcześniej mówiłem chyba, miałem ten regulator ciśnienia w jedną i w drugą stronę, także też go założyłem, ojciec sobie potem podreguluje jak będzie chciał. Teraz jest zimny olej, to wolno idzie, ale jak będzie rozgrzany, może będzie trochę inaczej, to sobie tam ojciec już podreguluje. No także ja to sobie tak w ten sposób zrobiłem tutaj. Tu nie bawiłem się w jakieś mocowanka, coś, tylko po prostu tak, dziurka nagwintowane, ósemka, śrubka, starcie. Po co więcej? Nie ma takiej potrzeby. No i co? I to by było w sumie chyba wszystko, nie? Ojciec pozakłada tutaj te dysze, te wężyki. Tam już widzę, że filtr też kupił nowy. No i tyle. I myślę, że będzie z tego zadowolony, nie? O, teraz... O, to jeszcze też tutaj wyspawałem. Ojciec też tu sprężynę dosyć mocno naciągnął. Nie wiem, czy będzie ten efekt. A, jedynie co to tam buja się na całym tym. A kiedyś to się bujało tutaj, bo było wyrobione. I te lance fruwały tak w lewo, w prawo. A teraz widzę, że jest... W miarę to sztywno. Także tu jedynie co jest tutaj. O, ta końcówka. Ta końcówka sama sobie pracuje. Ale to nic, wiadomo, też musi być troszeczkę luzu. Zawsze gdzieś się zahoczy, coś musi odskoczyć. Musi być ta tolerancja. Nie może być wszystko na sztywno. No i tyle. Ten wąż jeszcze tutaj troszeczkę za długi zostawiłem, ale przez to, że nie wiedziałem, jak wysoko on podnosi, dlatego wolałem zostawić sobie tam zapasu trochę, bo wiadomo, jak już jest zakuty, to już potem go nie rozciągniemy. Dobra, ja kończę tyle z opryskiwacza. Co do mieszalnika, to dzisiaj już chyba nie, ale... O, rękawiczki zostawię. Ale jutro chyba go sobie wstawię na warsztat. Tutaj sobie postawię 60, aczkolwiek fajnie by było dzisiaj to postawić. Ale nie wiem, czy dam radę. Dobra, mieszalnik, zobaczymy. No, także tak to wygląda. Kurde, no z tym silnikiem to mi się udało, bo cały czas myślałem, że mówię, będzie trzeba kupić silnik, będzie trzeba kupić, a jeszcze gdzieś tam z ojcem znaleźliśmy w starych zapasach w graciarni. I mam nadzieję, że on da radę, bo to, no tego nie wiem, założony jest, na pusto chodzi, znaczy jak będzie pełno. Ale no, myślę, że jestem dobrej myśli, że da radę, jak nie, to będę się martwił później, no. Robię to jeszcze przed sezonem, grubo przed sezonem, bo do jesieni jeszcze długi czas, także na spokojnie.